Wiemy doskonale, jak to jest, kiedy zabawa zaczyna się w najlepsze. Raz, raz, raz. Witam serdecznie na dzisiejszym przedstawieniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy. Kontynuujemy. Szukając wiedźmy, przygody Wiedźmina, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała Wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to Dzikigo, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała Wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Dobra. No, jak będę zdrowy, to słowa dotrzymam i film historyczny będzie w tym tygodniu. Cinquenta pesetas z 1906 roku, co na ostatnim odcinku się pojawił. Ile dałem za niego? Chyba 30 parę dolarów. No, chyba tak. Także panie Bobo, mam nadzieję, że pana to... Czekajcie, najpierw zobaczymy, czy można nowe mikstury zrobić, bo dlaczego nie zrobić, jak można zrobić. No ale nie można. O, olej przeciwko hybrydom. Ulepszony jad wisielców. Dokończ wątek Keiry. Ale nie będzie seksów, o nie, nie. Monet już nie kupuję, są za drogie. Zresztą banknotów też mało kupuję. No to było takie... Ja kupuję coś raz na dwa miesiące może. Pykło, no panie, to już pykło, pykło. Co sądzę o programie Polska Bezgotówkowa? Nie znam tematu. Laserowe 5 zł. Mamy taki postulat, żebyś z godzinę wcześniej zaczynał test realny uśmiech. Pozdrawiam. Panie kochany, nie musisz mieć postulatu. Dzisiaj wyjątkowo jest tak późno. Od jutra będzie w normalnej godzinie. Od jutra będzie w normalnej godzinie, czyli WOD będzie się zaczynał pomiędzy godziną 9 a 10, a... takie gry fabularne, coś takiego będzie się zaczynało mniej więcej o 9, może nawet wcześniej. Pozdrawiam z Dunkierki, bo w Kale strajki. No pozdrawiam, pozdrawiam. Chcą wycofać gotówkę. Nie, to się nie uda. To była porażka niesamowita. Wiem, że państwa do tego dążą, nie? Ale to by wpędziło ludzi w taką szarą strefę, że... Money.
Jolobolo 5 złotych. Witam i o zdrowie pytam. Prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa. Po co tyle dajesz tego prawa autorskie, jak ja i tak to wypipczę? Zdrowie. Jak to zdrowie? Oglądałem The Last of Us, nawet zrobię może jutro o tym materiał. Nie, jutro nie, bo jutro musi być War Thunder i jutro musi być o tych nowych wyposażeniach dla czołgów. W Biedronce są moje ulubione batoniki. No słuchaj, ja tu od kolegi sympatycznego, od kolegów właściwie sympatycznych, dostałem taką wielką pakę, to mi starczy kurka na pół roku. Im mniej operacji gotówkowych, tym mniejsza szara strefa. No nie, to nie zmniejszy, słuchaj. Pieniądze nadal będą prawdopodobnie obowiązywały, albo coś innego, coś zamiennego. Teoretycznie masz rację. Jakby zlikwidować gotówkę, to szara strefa polegałaby, nie wiem na czym, no na barterze. Natomiast, no... Coś ludzie zawsze wynajdą, nie? To była taka kontrola. Czarcia purchawa, a co to jest? Wyzwala obłok trucizny. Muszę w końcu te punkty rozdać, ale to już nie dzisiaj. Jeszcze ulepszona gwiazda tańcząca. Wow, piękne. Już naprawdę ładne mam te petardy. Kurka, gdzie ja je mam? Jak to można w ogóle sprawdzić, które petardy ja mam? O co tu chodzi? Czekajcie. Gdybym zrobił tak... I teraz tą petardę tu bym chciał. To jest co? Kartacz. Ulepszona gwiazda 7? Nie, 6 na 7, dobra. Czarcia purchawa, księżycowy pył. No dwie to jest strasznie mało. Tych petard jakby było z 10 chociaż. No i w ogóle mechanika rzucania tymi petardami w Wieśku mam wrażenie jest taka dziwna jakaś. Można płacić w srebrnych monetach inwestycyjnych. Prawdopodobnie poszliby ludzie w bulionowe monety srebrne i złote. Tak mi się wydaje. No bo ja tylko powiem, z autopsji mam wielu znajomych, którzy zajmują się tak zwaną wykończeniówką. Wiecie, o co chodzi. No to... Przecież tam jest takie hachmęcenie, że jak ja bym mógł tak hachmęcić, to bym podatku prawie wcale nie płacił. Nikt nie chce faktury właściwie. Robota z polecenia. Zarabia się na remoncie 10 tysięcy, wykazuje się 1500, no i wszystko, nie? Więc w takim wypadku, jeżeli nie byłoby w ogóle gotówki, to musieliby coś wymyślić, coś by wymyślili. Na przykład właśnie płaciłoby się bulionówkami, nie? Dobra, słuchajcie, bo gadu gadu, a Wiesiek sam się nie pogra. Co ja musiałbym zrobić? Zbadaj pozostałe wątki śledztwa w Velen, aby odnaleźć żonę barona. No dobrze, no mógłbym to zrobić, ale jakie my tu mamy jeszcze możliwości? Nie no, to już jest 6 level, trzeba to robić, sprawy rodzinne i panie lasu. Bo ja już jestem level 9, więc to i tak już będzie za łatwe. Wiedźmy z bagien chcecie, czy sprawy rodzinne? Bierzemy krzywuchowe moczary, co? Znaczy, kiedyś za komuny takie rzeczy były na porządku dziennym, że
fachowiec mógł brać tak zwane fuchy i wtedy dostawał w towarze. Bardzo często, nie? Jak coś robił rolnika, to dostał tam ze 3 szynki, z 2 kilo kiełbasy i był zarąbiście zadowolony. Remix 73, 10 zł. Siema młody, pozdrawiam serdecznie. Czekam na film historyczny. Dzięki serdeczne, panie Remix. Dawno mnie ktoś tak nie nazwał. No bo chyba jest oczywiste, że za komuny trzeba było mieć zakontraktowane wszystkie i zakolczykowane wszystkie, znaczy nie wiem jak te klipsy się nazywały, już zapomniałem. Wszystkie na przykład świniaki. No i nie jest żadną tajemnicą, że się chachmęciło. Albo się w oddzielnym chlewiku chowało dla siebie 2-3 sztuki, albo świniakowi coś się tam stało, nie? I wtedy kiełbasy były, boczki, kaszanki i tak dalej, i tak dalej. I to był rarytas, nie to co teraz, że wszędzie w sklepach wszystkiego dużo jest, nie? Robiłeś przy ziemniakach albo cebuli, to dawali jajko albo masło. I ziemniaków tyle zjesz. No na przykład, nie? Piercing, no to się robi. Tak. Słuchajcie, bo widzę, że nie odpowiedzieliście na pytanie. Czy planuję robić streamy z The Last of Us, jak wyjdzie na PC? Wiesz co? Po obejrzeniu serialu nie chciałem tego robić, ale jak obejrzałem pierwszy odcinek tego serialu, on jest tak dobrze zrobiony, że chyba tak. Chyba jednak kupię tą grę na peceta i jeszcze raz będzie. Seksu pornograficznego nie będzie. Bagna, dobra, jedziemy. Odszukaj wiedźmy z bagien. Czyli weźmiemy to. Używając wiedźmińskich zmysłów, znajdź kapliczkę na początku słodkiej ścieżki. Daleko to jest? O kurka. Aha, bo to tutaj są te bagna. No to trochę sobie pojedziemy. Ale tu znaków zapytania jest, co? Kurka, co tu może być? Tu to pewnie jakieś utopce są, tu też. Boję się robić znaków zapytania, żeby to nie były rzeczy związane z tym, z zadaniami. Wtedy, wiecie, zrobi się znak zapytania i dupa. Co wy tu robicie? Nie macie pozwolenia. Nielegalnie jesteście w czarną noc. Jesteśmy hiszpańskimi poszukiwaczami bursztynu. A to przepraszam, to mogą panowie iść. No, spasiba, paka, paka. Mięso smakuje jak pasza? Wiesz, nie do końca. Ja mam taki sklep w Netto, taki jest rzeźnik. Tam stoisko jest tego sklepu. I jest szynka pieczona. Kurczę, jest naprawdę pyszna. No, powiem szczerze, że jest lepsza niż to, co zawsze robiliśmy. Nie wiem, jaką techniką, czy jakieś tam mają wędzarnie fajne, ale no jest przepięknie zrobiona. Dalej. Kiełbasa z gęsiną jest naprawdę przepyszna. To już jest top kiełbas dla mnie. To jest dziwne, że ona w Netto jest. Jak ktoś ma Netto blisko, to radzę poszukać kiełbasy z gęsiną. I spróbować. Dworek Utracjuszy. Jak to wędzenie jest zabronione?
Słodka, nie tak szybko. Jak pójdę na południe do wsi Sztygary i uwolnię ducha szepczącego wzgórza przed znalezieniem pań lasu, to uratuję i dzieci, i Annę od barona. No to idziemy. Dalej. Na południe od wsi Sztygary. Czyli to jest to drugie, tak? Zaraz, kolego. Czyli które zadanie mam wziąć? Jak to zaznaczę, to co mi pokaże? Nic. Gdzieś pod Gaję, Konary w Rońce, Kłomnica. Nie wiem, gdzie jest wieś Sztygary, kolego. Wieś Wrzosowa. Jawornik. Te panie każą tam iść, ale wtedy jest albo, albo. Muszę odkryć samemu. Unia zakaże aut spalinowych? Nie, nie sądzę. Prawy brzeg jeziora za Kłomnicą na środku. Kłomnica jest tu. Prawy brzeg jeziora, czyli tu. No to jest jedyna wieś. Siemandero, siemandero. Chociaż nie wiem, czy powinienem tak grać, no. Znaczy, chciałbym barona... Dalej, płotka, dalej! ...uratować. Chłop taki życiowy. Dalej za zatoką. Wśród bagien. O, jest jakiś sklepikarz. Siemandero. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Ło, kochany, jak ty nic nie masz. Sprzedałbym ci trochę tych takich drabin. Gdzie ja to miałem? On ma 240 kasy. On te drabiny chyba będzie kupował. O. Dlatego mam full. Wiem, że te pierścionki to lepiej sprzedawać w Oxenfurcie. No nie, może tu coś jest. 15 skór na przykład. To waży 3 kilo. Co tu takie ciężkie może być? Można to posortować wedle ciężaru, można. 9 drabin mam. Myślę, że mu sprzedam te drabiny. Jeszcze oprócz tego mam końskie skóry. Głownia topora. Myślę, że to też mu sprzedam. Takie coś, tępy topór. A ciekawe, czy jakbym porozkładał na rzemieślnicze sprawy, to czy czasem by nie było tak, żeby to wtedy przestało ważyć? Muszę zerknąć, ile to kosztuje w ogóle, bo rozkładanie kosztuje. Sztygary to najbliższa wieś przy bagnach. Hmm.
Bywaj. Dobra, sprzedałem mu te drabiny. Nie wiem, gdzieś schował chyba. Nie widać. Jedź, podka! Uważaj! Dobry wieczór, dobry wieczór. To jest zwykły stary Wiedźmin, czy coś się zmieniło? Trochę się zmieniło. Trochę się pozmieniało, grafika się na pewno pozmieniała najbardziej. Jak ja bym chciał z taką grafiką takiego RPGa post-apo, to żeby jeszcze większa mapka była. Ale to by się super grało. Dobry wieczór, witam serdecznie na przedstawieniu. Wilki go rozszarpią, jeśli nie wiem. Pies nie jest zdziczały. Ciekawe, skąd się tu wziął. Ktoś przyszył mu klucz do obroży. Chyba, że chce mnie gdzieś zaprowadzić. Czekajcie, pies gdzieś chce mnie zaprowadzić. Jaki klaser polecam na banknoty? Słuchaj, na kanale mam film taki z omówieniem klaserów. No polecam ci tego Leuchtturm albo Leuchtturm. I na pewno Grande. Nie kupuj małego, tylko kupuj takiej wielkości kart Optima Grande. Naprawdę się opłaca. I najlepiej jest zbierać banknoty po 2 sztuki. I kupować takie stronice grande, gdzie są 4 kieszonki, 2 po jednej stronie, później jest czarna strona i 2 po drugiej stronie. One są najlepsze. Zajmijcie się tym, nie dajcie mu odetchnąć! Kupu go, chłopaki, kupu! Chodź ty, wiedźmojebcu! Te skóry cię obetrzemy. Coś niedobrego pojawia się w środku. Lepiej wejdę tam i sprawdzę. I mieli dużo dobrych rzeczy. Zmieniłem zdanie, nie. Podobno są jakieś lepsze albumy, ale to już są bardzo drogie, więc to... Zresztą lepszych to nie potrzeba. Chyba, że zbierasz jakieś bardzo tanie banknoty, no to może wtedy trochę przerost formy nad treścią. Teraz pewnie zresztą podrożały. I jeżeli chcesz mieć album, to od razu ci powiem tak, kupuj ten największy i najgrubszy, nie? Bo... No chyba, że tematycznie coś zbierasz i wystarczy ci ileś tam, jakaś grubość, nie, na kolekcję. Czy to prawda, że od tego roku ceceki już niczego nie dostaną za darmo od WG? A ja nie wiem, szczerze mówiąc.
No, dali nam te konta nowe, no więc co więcej darmowego mieliby tam dawać, według ciebie? Wygląda na to, że nikt tu już nie mieszka. Agnieszka już tutaj. O kurka! Ale jest w podłodze dziurka chyba. Sztaba srebra. Coś jest pod dyskami. Może uda się je zdjąć albo wyłamać. Skrzynka. Pamiętniki połykacza płomieni. Korzeń pigmentu. Nie, pimentu. Arenaria. Zapiski samotnika Druzusa. 10 koron i sztaba stanu. Właśnie tu jest Wiedźmin, bardzo dobrze buduje takie jakieś historyjki, które możemy przeczytać. W wielu grach coś takiego jest, ale w Wiedźminie naprawdę wprowadza to świetnie w świat. No teraz nie będziemy czytać, niestety. A szkoda. Pieskie życie. Zadanie zakończone. Nic tu więcej nie ma. Chociaż niby to... Nie. Pies uciekł. Zastanawiałeś się nad Grande Signum i Grande Gigant. Wiesz co, ja już dawno nie sprawdzałem, bo mam kupione, więc no najpierw to by trzeba było zapełnić, nie? Grande Signum nie mam, więc tak średnio, no nie wiem, nie mogę polecić. Właściwie to nawet nie wiem, jak się nazywają te moje. Co to w ogóle tu za... Tutaj szaber chyba niezły jest. No ba. Widzę szafeczki, nie szafeczki. Złamane grabie. Bardzo fajne znalezisko. Ciekawe, jakby wyglądał survival w świecie Wiedźmina. Gnijące mięso. Butelka wody. No, bieda. Tu jest bieda, zdecydowanie. No, The Last of Us podobał mi się. Nie spodziewałem się, że będzie taka wierność oddania tego. To co to jest? Grupa z dezerterów opuściła Wrońce, rozproszyła się po tych ziemiach. No i niestety. Dopadli tu ich. Ametystowy pył. Zamknięte. W sumie, skoro Wiedźmin ma art, to takie coś zamknięte, to powinien rąbnąć i otwarte, nie? No dobra, gdzie jest moja... Gdzie ty, kolego, mówiłeś? No jestem tutaj, w tej wiosce. Mówiłeś, że jeszcze dalej, czyli gdzie? Tu? Tu to chyba te baby są. Co mnie najbardziej denerwuje we współczesnej młodzieży? Gorka. Ach. Tam, gdzie tablica. Tu.
psia krew. Normalnie tu w Wiedźminie takie spotkania z trzema potworami są na porządku dziennym, ale z książek wynika, że do takiej walki to by Wiedźmin się musiał przygotować, wziąć zlecenie, bo to nie było tak, że Wiedźmin latał po lasach i napieprzał potwory. Tak to nie było. Rób znaki zapytania. Nie, to wam się by znudziło od razu. Można założyć takie, że na przykład wszystkie znaki zapytania w Velen. O przygotowaniu mówię raz na stream. O. Ja już jestem stary człowiek, to wiesz, nie pamiętam tak za bardzo. Ciekawe, co tu jest na dnie. Zdecydowanie więcej życia pod wodą powinno być. I bardziej różnorodny. Ciekawe, jak Wiedźmin 4 będzie pod wodą wyglądał. W książce potworów było mało. No właśnie. Gdyby tutaj miało być tyle potworów, co w książce, to tak naprawdę byłyby tylko te znaczące. To co, niedźwiedź znowu? Nie mogę zrobić, bo niedźwiedź jest. Zabiję go. O kurka, to nie niedźwiedź jest. To jest golem. Zagrożenie. Przy pasku życia przeciwnika znajduje się ramka z informacją o poziomie. Jeżeli jest ona czerwona lub opatrzona czaszką, oznacza, że przeciwnik jest znacznie silniejszy od ciebie. W takiej sytuacji lepiej zawrócić, dozbroić się i uzyskać kilka poziomów przed podjęciem walki. O kurka. 27 poziom żywioła. Czy wiem, co zrobić, żeby żona przeżyła? No nie wiem, kolega jest na streamie, co mi powie chyba. Ja już nie pamiętam, słuchajcie, to tak dawno było grane. Ten rynsztunek to jest właśnie z wersji nowej tej, wiesz, next gena. Jeszcze taki jeden jest orientalny. Czy nie tęsknię za obrazem Żyda liczącego pieniądze? Czy po upływie czasu sądzę, że przynosił szczęście czy pecha?
nie przynosił szczęścia, bo zagrałem. Zrobiłem zakłady piłkarskie. I przegrałem, więc jestem pewny, że szczęścia nie przynosi. Postawiłem 100 zł i zrobiłem takie zakłady, że mogłem wygrać 10 tysięcy. Jakbym wygrał, to bym uwierzył, że szczęście przynosi. Ja przegrałem, więc... Muszę zabić ducha drzew, jeżeli chcę mieć szczęśliwą rodzinkę na końcu. Teraz mam to zrobić? Ile ten duch drzew ma poziomów? Przecież ty się nie znasz na piłce. A jakie to ma znaczenie? To nie ma znaczenia, czy się znam, czy się nie znam. Wziąłem 5 spotkań. Zaznaczyłem, że tutaj ten wygra, tutaj ten remis będzie, tu ten wygra, a tu ten przegra, a tu ten wygra. No i koniec, nie? Jakby żyć szczęście przynosił, to bym wygrał. Teraz mam iść go zabić, ale gdzie on jest? Nie pocałowałem w czółko. To nie jest żyto od całowania w czółko. To jest od patrzenia na niego. Popatrzyłem. Wziąłem ten obraz. Popatrzyłem na niego tuż przed złożeniem zakładu. Idź do tablicy. Gdzie daleko ta tablica? Niedaleko. Rozumiem, że to na pewno to jest. Zresztą innej tablicy tu nie ma. Dopiero w obozie tu. Nie no, wiedźmy tutaj to nie ma ich. Wiedźmy są, nie wiem, gdzieś tu, kurka, tu gdzieś, coś tu. Nie wiem, gdzie one są tu. Zapiszę w razie czego, żeby drugi raz nie lecieć. Tak długo będę się męczył, aż tego potwora z lasu zabiję. No, coś tam jest, jakieś latadło. Muszę ominąć. Wiedźmy są tam, gdzie 3 domy na bagnie. Czyli tu. No dobra. Czy tu jakaś roślinność nowa jest? Nie bardzo. Nie wiem, mi się pokazuje, że tu jakieś rośliny są, ale... Ładnie o! No proszę, no jak tu nie lubić Wiedźmina, no? Kurka wodna, no! To jest to! Schemat miecz maliborski. Wydarta odwar z widło gona. Rywijski krik. Temerska żytnia i 7 florenów. Można? Można zrobić, żeby opłacało się eksplorować.
kupiłeś 20 zdrapek po 5 zł i nic, a przedtem podrapałeś go po czółku. No bo to mówię ci, że oszukany ten Żyd coś jest. Kiedy wróci mama? Dziewczynka. Tablica. I tu jest sprzedawca. O, kapie. Kto idzie poskakać w kałużach? Dobra, jedno zadanie jest. Sprzedam wóz, chrust i drewno na opał. O! Za niewielką opłatą chętnie w zbożu lub warzywach przyniosę z lasu chrust i drewno na opał. Bolko. Nie, już nie. Ja już zwrotów nie przyjmuję. Widziały gały, co brały. Chociaż nie, w sumie nie widziały. Kilimy na jedzenie wymienię i zlecenie na potwora z bagiem. Kto idzie poskakać w kałużach? Dobry wieczór. Dobra. Czyli to jest ten potwór z bagiem? Kiedy wróci mama? Niezwrotnie wchodzi w grę, absolutnie. Gdzie tu jest ten sklep? To jest niby tu gdzieś. To jest ten gościu? Jak leje, to może się łotry z kasztelu nie ruszą. Tu w środku? To chyba ten jest, kupiec. Zjadłe mleko, jaje, świeże jaje, czyste, w ogóle nie obesrane. O. Pokaż, czym handlujesz. No jaja czyste, nie obesrane i butelki same ma? Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta. Talia potworów znowu. To też może być jakiś mocniejszy gościu. Dobra, idę na całość. Ogór z mlekiem wstrząsa człowiekiem. Bierz te czarne flaszki. Pas zrobi. Tak.
Pytania, czy teraz odpuścić, czy nie. Idę i pompuję go z kart. No dobra, zobaczymy. Na razie takie słabe ma te karty dosyć. O, poroniec. Nie odpuszczać. Muszę spasować to. Nie! Nie miał reszty bab? Myślałem, że będzie miał trzy wiedźmy. Myślałem, że będzie miał trzy wiedźmy. Da kartę, czy nie? Otrzymano. Kahir. A przy okazji... Kurka, nic nie masz? Nie no, idzie do domu bez kitu. Miałam ten sam ser. Idę przez las. Panie Wiedźmin. Podążam za szepką, co mnie prowadzi do tego starego drzewa na wzgórzu. Jest cmentarzysko. A ja znam te wzgórze i te szepki. Bo straszne tam siedzi. No. To teraz mówcie, gdzie mam iść. Jak mam szukać tego. Co powiedział Duda do Scholza w Davos? Czekasz na moim kolegów, a jak przyjdę, powiesz tak, proszę pana, 5 złotych. 20 leopardów, proszę pana, 30 leopardów, proszę pana i 50 leopardów. Pies się znajdzie, proszę pana. Rób zadanie. No tu miałem tego jakiegoś potwora ubić, żeby przeżyły dzieciaki i żeby baba przeżyła barona. To gdzie ten potwór? A, jeszcze miałem te butelki jakieś kupić. Zabierz wszystkie potwory? Wszystkie? Wszystkie. Zsiadłe mleko, jaje, świeże jaje. Zadanie czyste, z tablicy, tak? Obesrane. Dobra. Pokaż, czym handlujesz. Nalewka z mandragory. Przecież nie dam 500 sztuk kasiory za tą nalewkę. Nie można tego zrobić? Dobra, sobie tu zapamiętam, że tu jest ta nalewka. Za dużo pieniędzy to jest. No, gdzie?
Ale drzwi to mógłbyś sobie... Kurka, lepsze. Wiśniówka na spirytu. No jedną, dobra, jedną mogę kupić, nie? Jak się tam do czegoś przyda. Zjadłem mleko, jaje, świeże jaje. Czyste, w ogóle nie obesrane. Pokaż, czym handlujesz. Temerska żytnia, nalewka z mandragory, wiśniówka na spirytusie i nilfgaardzka cytrynówka. Jedną kupię tą. Jedną wiśniówkę. Ale ja mam te wiśnie. Cytrynówki mam dużo. A to? Pusta butelka. Dobra, kupię jedną wiśniówkę. Temerską żytnią. To przecież ja muszę gdzieś mieć. Przecież ja tej wody ile nazbierałem już. Temerska żytnia, 6 butelek, chłopie. Bywaj. Powiadacie tego, to zadanie wziąć z tablicy. To się nazywało potwór z bagien. Zlecenia wiedźmińskie. Potwór z bagien, 12 poziom. Może być. Mam 9, ale to... Porozmawiaj ze zleceniodawcą. Problem jest taki, że tu ten ptak jest. Są harpie. To nie to zadanie? To nie to zadanie. Wielbiciel Wiedźminek 50 zł. Na zdrowie i miłej gry. Panie kochany, twoje zdrowie również. Albo herbatką, albo jeszcze na dzisiaj mam. Jabłko rabarbar. Jakie miejsce, kraina wygląda w wieśku najlepiej? Pustynia i tamta taka z takimi obeliskami. Taka kraina. No i tam, gdzie białe zimno. Zrób po prostu zadanie główne z wiedźmami. Dzieciaki umrą, ale walić te gówniaki. Pobliżu wioski duże drzewo. No nie, tu na mapie to na pewno nie ma.
Wiecie co? O, duże drzewo to jest tu. To jest jedyne w pobliżu duże drzewo. Tu już nigdzie nie ma. Wiecie co? W dupie z tym. Co będzie, to będzie. Normalne zadanie będę robił, bo to już szósty poziom jest wymagany. Po prostu biorę główne zadanie, panie lasu. I koniec. Bez tam, że ten ma nie zginąć, ten ma zginąć. Bez znaczenia. Dajmy sobie spokój. Bo to nie gra takie coś. Włos się jeży na głowie. No niestety. Niestety. Prawdopodobnie jakby coś wybuchło, to wtedy dopiero by się zaczęło. Kurczę, zamknięte. Sporo takich zamkniętych jest rzeczy. W Nowigradzie to byłem tylko, żeby zobaczyć tekstury, wiesz? Będzie zapis streama, prawdopodobnie tak. Odszukaj Wiedźmy z bagiem. Coś tu jest.
większe zmiany. No wiesz, grafika jest bardziej współczesna. O. Muszę zobaczyć te kamienie runiczne, gdzie można sprzedać, bo ich mam bardzo dużo. No dobra, dotarliśmy. Dobry wieczór. Dotarliśmy. Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to obaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach. Babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Materac Termarest damski. Damskie materace mają większy ten współczynnik. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś, kto mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczerze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie, dzieci są takie słodkie. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy.
To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka. Moja śliczna, dobra córeczka. I ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi. Poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Porozmawiaj z ukaranym przez babcię chłopcem. Najpierw tu trzeba, wiadomo. Kurka, jak ja lubię ten dźwięk. Czy ma większe wymagania? Jak włączysz ray tracing, to ma dużo większe. A jak wyłączysz, to... Nie wiem, nie grałem z wyłączonym, więc tak średnio. Nie wiem, co powiedzieć. No co w tej torebce? Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno! Nie wolno! Nie będę z tobą rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! Znajdź sposób na wywabienie babci z chaty. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Brrr. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. Jeden, dwa, trzy,
18, 19, 20. Szukam. Odszukaj ukrywające się dzieci za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tu jesteś. Jakżeś mnie tu wypatrzył? No. Wyprawa na kraniec świata. Nowy wpis w bestiariuszu. Odwar... O, po przeczytaniu książki... Nie pamiętałem tego, że po przeczytaniu książki można recepturę poznać. Nowy wpis bestiariuszu, Erynia. Syrena. Sukub. No, trochę tych potworów jest. Super. Tam wejść. Widzę cię. Wychodź. Udało ci się. Dobra. Zamknięte. Ale jak ja mam tu wejść? Dobra, czy mogę w jakiś inny sposób się dostać na dach? Ewidentnie tu... O ty! Znalazłem cię, nie chowaj się. Gniewko siedział w słomie. Jeszcze ktoś. Jest. No. Przecież widzę. To ja już ją znalazłem, czy co? Po tych szczebelkach się chyba nie da, wiesz? Zaraz, zaraz. To jest to ostatnie dziecko. Jagna. Coś jest.
Nikt więcej już się nie chowa. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki. Nie, porozmawiamy o waszej obietnicy. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Jankar. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak ten trzmiel w żyć użarł? Chodź, babciu! Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu o świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żebym usłyszał krzyki. A potem... śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już nie trzeba. Wystarczy. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi. Chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Czy wiem, co się w Peru dzieje? Tak, no śledzę tam te wszystkie... Co się dzieje? Kto powiedział życie? To brzydkie słowo, brzydkie. Nie płacz, Jackie. Kurka, baba wodna znowu. Zostawię ze sobą ślady. Czy będzie Wiesiek dłużej? Nie, dzisiaj raczej nie. Ale od jutra już będzie normalnie. Dobra.
Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Wydawało mi, że tu z tego zgnilaka gdzieś. Pieczyste z utopca. Jutro zapowiadany stream z gierek mobilnych byście chcieli? Oprócz kolegi sympatycznego ktoś by chciał? Czy nie bardzo? Jutro WOT. No to zrobimy jutro WOTA, a pojutrze może mobilne gierki. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Janek? Nie bój się. Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? To tutaj mieszkasz. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworów? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia.
Coś czuję, że muszę te potwory. Zaraz. Trzymaj się blisko. Przydałby się kartacz ulepszony. Ale po nocy tak będziemy latać? Ja bym chętnie. Ciekawe, czy mogę. Mogę! O, wow. No. I od razu przyjemniej. Znaczy, no wiecie, niektórym się Elden podoba, innym się nie podoba. Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Przeszukaj krucze gniazdo. Będą te... O kurka, kuroliszek, czy co to jest? Chodziło mu o tę butelkę. Czekaj, czy mógłbym go zabić? Zaraz zobaczymy. Dziewiąty poziom, spoko. Pierwszy raz jesteś na moim kanale. Oj, panie kochany, to... Nic ciekawego. Ale to nie jest smok, tylko wiwerna. Smoków to tu nie ma w Wiedźminie Trójce chyba.
Szabla się stępiła, powiadasz? No, rzeczywiście. Ciągle się tępi, 50%. W serialu jest. No ale... Szkoda, że tu żadnej skrzyneczki nie było. Trzymaj. Się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak Dusiołek? Ani trochę. No właśnie. Po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież Wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stupnięta. Czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagna? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Ta gra jest po prostu, kurka, niedościgniona. Niedościgniona jest. Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi.
Ponoć nigdy nie łamię raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą? Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. To jedno zadanie całego tego Eldena po prostu wciąga lewą dziurką od nosa. To jedno zadanie z Jankiem. Weleński długi miecz i bełty z przynętą. Wow. No powiem szczerze, że ta kusza w Wiedźminie jest po macoszemu potraktowana, ale w ogóle cud, że dali mu kuszę. Bo Wiedźmini za bardzo się takimi rzeczami, no... Dali tyle bełtów, tyle wszystkich... O! Czyżby? No kurka, jak ja mam tu to wziąć? Nie, no tutaj jest coś, więc zaraz. Jakoś to można wziąć. Proszę. Kedweńska kurtka. Tak, muszę, ale to poza streamem punkty sobie przydzielę, bo w ogóle praktycznie punktów nie mam rozdanych, więc... Diamentowy pył, sproszkowana perła i ostrze z Bremerwurt. Z Bremerwurt. Oraz ulepszona jaskółka. Oj, ulepszona jaskółka, to mi się przyda. Super. Zobaczymy, czy mogę coś. Alkachest mogę. Odwary mogę. Ale ulepszone jaskółki. Zaraz. Niebieski mutagen to od razu sobie zrobię. Są odwary. O, jest.
mogę zrobić z widłogona. Okej. A nie mogę z wilkołaka? Czego nie mam? Mutagenu z wilkołaka nie ma. Aha, bo tamtego chyba nie zabiłem. Tych bełtów mam dużo, ale one są wszystkie na wyższy poziom. Te, które tutaj mam, są... O, już dwa następne mam odblokowane. No dobrze. W sumie to nawet mógłbym... Nie mam w ogóle mutagenów czerwonych? O, wow. To wolałbym to. Tu. Bo i tu nie działa. To. Czy nie mam za dużo ostrości podbitej? Mam podbitą ostrość, bo wiesz co, podoba mi się taka ostrość mocna. No, Wiesiek po prostu zamiotł. No, jeżeli chodzi teraz o gry, to nie ukrywam, że najbardziej czekam na tego Star Lancera. Nie Star Lancera, jak to tam? No, to od Bethesdy. No bo będzie tam, będzie budowanie baz, będzie zwiedzanie różnych planet, eksploracja. Czyli no kurczę, zapowiada się naprawdę coś. Starfield właśnie. Bardziej na pewno czekam niż na tego. Stalkera. Jakby budowanie podobne do Fallouta 76 zrobili, to kurka, siła. Drewno będzie, ale z budowaniem. I statek będzie można personalizować i podobno w środku będzie można też. Stalker pozamiata, ale Star Lancer będzie... Kurka, Starfield będzie grą o wiele dłuższą na pewno. W porządku. Teren czysty. Ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha.
Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień, nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. Czy kojarzę takiego gościa? Coś tam, coś słyszałem. Jakiś taki, wiesz, tam leśny dziadek. Osobnik kończy, bo po 24. Tak, kończymy. Tylko no tutaj to zadanie trzeba chyba dociągnąć. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie? Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki, na dodatek niegłupi. Gdzież to się taki uchował? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Jaki wrażliwy. Włoży się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysta ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, absołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie! No nie będę grał, pani tak, Chris. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet! Muszę przynieść sztylet! Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy.
Głos wie. Głos słyszy. Lala. Coś czuję, że tu coś będzie. Same niedźwiedzie sadło. Mają piwniczkę. Że wodą to nie podeszło na bagnach, to przesada jest. Kurka wodna. To by woda była. Nie gram na padzie, bo pad nie jest do grania, nie? Panie kochany. O! No nareszcie, bo już myślałem, że nic ciekawego tu nie będzie. A tu? Wiedźmini, czyli nie taki diabeł straszny. Oraz wywiad z wąpierzem. I nowy wpis w bestiariuszu. Według Regisa wąpierz wąpierzowi nierówny. Wąpierza, o którym mowa, spotkałem przed wieloma laty w karczmie w Beauclair. Przedstawił się imieniem Regis. Podał się za Cyrulika. Ha, ha. Babka, tu jeszcze coś jest, także... Purchawka, słabo. O kurka. Myślałem, że się nie wydostanę. Czy poprzednio ogrywałem? Tak, oczywiście. Dobra, tu jest ten głaz. Czyli trzeba iść do wioski. Ale to już nie dzisiaj, moi drodzy. Kiedy? Nie mam pojęcia, panie Szymonie. Dokładnej daty nie znam. No, to ile już idzie ta gra? Czekajcie, 37 godzin? Wow, zobaczcie jakie mam tempo, 37 godzin tej gry jest. Czyli 300 i mam 10% gry. No jutro będzie WOT, bo tam... Większość pisała, że WOT,
A pojutrze możemy spróbować zrobić ten stream z androidowymi gierkami. Sprawdzanie. Gdzie się wybieram? Do Ameryki, panie. Także, ale nie wiem, czy tymi chińskimi. No kurka, tak idzie jak krew z nosa granie tymi chińskimi. Na siódemce szło ok, na ósemce już bardzo kiepsko i na dziewiątce bardzo, bardzo kiepsko. Nie, przekazu dzisiaj nie będzie. Bo nie ma co przekazywać. Jutro możemy przekaz zrobić. A właśnie, przecież Babok Time. Dobrze kombinujesz, dobrze. Przecież nie było w styczniu Babok Time. Nie, znaczki to był epizod. Mam to, o czym marzyłem, czyli klaser ze znaczkami. A, kolega pytał o te albumy. To nie wiem, czy kolega jest jeszcze w ogóle. Czy kolego sympatyczny od albumów jesteś, czy nie jesteś? Czy cię już nie ma? Optima Grande kosztują 22 zł, widzę. Czy wpadło w rajdzie coś fajnego? No kurczę, niestety... niestety nie. Ostatnio co wpadło, to ta dacza z Lilitu i później już nic nie wpadło. O, to jest to. Optima Grande Gigant. To ja mam albo jeden taki, nie, jeden taki mam. I to naprawdę pojemne jest bardzo. Niestety cena, kurka, jest potężna, widzę. I takie mam dwa. Grande Classic. Ale na 100% opłaca się zamiast dwóch takich kupić jeden taki. Karta na czasie YouTube, lepiej nie. Karty telefoniczne, czy trzymać jeszcze, czy do Żyda? Wiesz co? Nie wiem, jak to chodzi, ale może być tak jak ze znaczkami, naprawdę. Marcja z Opoczna. No zobaczmy, co tu jeszcze... Aha, wpisałem Grande. No to nie. Bo co tu są za kategorie? Akcesoria, albumy. No jakie tu są albumy? Jakieś takie, po 69. No i jak to wygląda? Też na 4 Schulz. No, już mogą być całkiem spoko. Rozstaw prawdopodobnie taki sam jak Grande, chociaż trzeba to sprawdzić. Co tu jeszcze jest? Leichtturm Optima Gigant, ale Optima to są te małe karty. Nie polecam, polecam duże, naprawdę. Fischer. Fischer takie jedno mam i to jest już taka budżetówka totalna. Masz Schulza, jest ok. Segregator, numizmatyka. Znaczy trzeba patrzeć na albumy z futerałem. Bez futerału nie kupować, bo się po prostu kurzy, coś tam może wpaść. Okładka z futerałem Optima Fischer.
Optima to małe. Uniwersalny A4. O, tutaj tańsze, 165, tam 180 coś. Classic Metallic, takiego czegoś nie było kiedyś. Signum. Signum to tym się różni, że można tą karteczkę wsunąć, nie? I to chyba tylko tym. Optima Classic ze skóry. Wow. Wyglądają naprawdę pięknie. Schulz to Marcja, a. Numis Plus. Co to jest? Taniocha potężna? Aha, 10 kart. No to to jest alternatywa. 129. Chociaż kurczę, 129. No, chyba wolał do tego Leuchtturma. Numis Classic, skóra plus futerał. No naprawdę wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Znaczy, jeżeli chodzi o karty, to ja bardzo polecam. Zaraz pokażę, jakie karty. Okładka Wario. Albumy, karty, folie ochronne. Ja polecam takie czarne. Nie wiem, czy tu będzie te. Optima 2S. A, to jest Optima? Nie, no to muszą być Grande. Tu jaka dziwna. Kurczę, takich to nie widziałem jeszcze. Ciekawe. Jakie wzmocnienie tutaj. Tylko, że tu jedna kieszeń jest i to stąd pakowane. O co tu chodzi? Nie no. To widzę, jakieś malutkie są. Przecież te banknoty to są małe. Co przeglądacie? No przeglądamy tutaj karty do banknotów. Optima. Na znaczki. O. Nie widzę takich. Nie widzę takich w ogóle. Chyba, że to są jako to. Optima 4C. Ale nie, Optima to nie. Muszą być Grande 4C. 5 złotych? Przezroczysta pozwala na oglądanie obiektu z obu stron. Polecana do przechowywania dokumentów, banknotów. Jak to 5 złotych? To jest zwykła przezroczysta Grande, kosztuje 5 złotych? Czy to jest...
To jest aż niemożliwe, żeby takie ceny były. No to te, które chcę polecić, to będą jeszcze droższe. Tu po złoty 50. No to kurczę, jak tam 500? Aha, bo to są zwykłe. Co to za banknot Espana? Wow. Dobra, tu są karty grande i to kosztują 22 zł za 10 sztuk. No to grande 3C, złoty 70, no to co tam zrobił 5 zł? Nie kumam tego. No tu kosztuje ta karta złoty 70. To jest to samo. Tu kosztuje 5 zł, a tu kosztuje złoty 70. Jest dokładnie to samo. Tamta jest klasy premier. Leuchtturm SH312, a to... Tu nie podano za bardzo. Nie, tu coś jest, jakieś dupa jakaś, coś tu jest nie tak. O, te strony polecam, no ale liczą się tylko te, tylko że 5 zł to tu, tu z jednej strony jest na dwa takie banknoty, dlatego się opłaca to kupić, ponieważ wchodzą tu cztery banknoty tej wielkości, więc tak naprawdę, tak jakbyśmy dwie zwykłe kupowali. I to jest właśnie tak wygląda, tak jak tu. Te strony są najlepsze dla osób, które zbierają po dwie sztuki, ponieważ awers i rewers wrzuca się wtedy na jednej stronie. I to są te najlepsze, właśnie te. Jeżeli ktoś zbiera tak, że może sobie pozwolić na kupno dwóch sztuk, no to to jest idealne, bo na jednej stronie mamy prezentację tego samego banknotu z dwóch stron i to wygląda wtedy naprawdę pięknie. Można by spróbować zebrać polskie banknoty w ten sposób. To by było ciekawe bardzo. No i do tego jakość tych stron jest rewelacyjna, naprawdę. Ale że to kosztuje 5 zł, to widocznie tam to te karty. No... One są z dwóch stron. Z jednej strony dwie, jak odwrócisz, to też są dwie kieszonki, nie?
Potrójne to już się nie kupuje, ponieważ to źle wygląda. Potrójne wyglądają źle, bo to, no, nie o to chodzi. Trzeba kupować, nawet jak ktoś zbiera małe banknoty, no to powinno się kupować podwójne. Chyba że ktoś by zbierał bardzo małe banknoty, no to wtedy, żeby w jednej takiej kieszonce dwa się zmieściły, nie? No właśnie, to jest po to, żebyś obejrzał banknot z dwóch stron. A jeżeli zbierasz pojedynczo, no to wtedy musisz kupować przezroczyste, nie? Widzę, jeszcze białe można. Na białych niestety nie prezentują się tak dobrze banknoty jak na czarnych. Chociaż na czarnych widać włoski, kurz, różnego rodzaju takie sywki, niestety. Ale nie spodziewałem się, że taka cena będzie 5 zł. Co prawda w zapasie mam jeszcze 10 takich stroniczek, ale na pewno nie dawałem za nie 5 zł. No tutaj najtańsze 4,80. Wow. W zwykłych koszulkach A4 na dokumenty? Nie, co ty. W zwykłych koszulkach to można jakieś trzymać akcje albo coś takiego, jak ktoś zbiera. Pięćsetka na Discordzie, okej. Jutro zobaczę. No, wszystko 4,80 najtaniej. Ale zebranie polskich banknotów w takiej formie mogłoby być ciekawe. Bardzo ciekawe. Zacząć od PRL-u. I zbierać po dwie sztuki. Nie, ja każdy po sztuce. Na literki to nie. No w takim przypadku to bym musiał po dwie sztuki zbierać, nie? No tu na pewno komplety można. No najlepiej to by było taki komplet dupnąć, a właściwie dwa by musiały być. Chociaż nie, bo tutaj to z albumu się nie wyciąga. Kiedyś były takie komplety do kupienia, ale nie te albumowe, tylko ludzie po prostu. Znaczy PRL, ładne banknoty. Bardzo fajne banknoty. I przede wszystkim fantastycznie wygląda seria tych banknotów. One są takie, no, dziesiątka i dwudziestka, jedne z ładniejszych. Ogólnie dziesiątka mi się chyba najbardziej podoba. Dziesiątka naprawdę jest pięknie zrobiona, zwłaszcza ta cyfra 10 jest po prostu mistrzostwo.
Znaczki to zbieram, ale nie tak, żebym kupował. Nie kupuję. Jak coś, jakaś zdarzy okazja, to tak. No to, co chciałem zebrać, to zebrałem. Te inne to już nie da rady, bo są drogie. To wolę kupić banknoty. O, jest jakiś komplecik. Tylko ciekawe, w jakim stanie. O, słaby. Nie, to zresztą to nie jest komplecik. O, proszę bardzo. O, i super. I dwa takie komplety by trzeba było mieć. To już do tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli pięć kart grande musiałoby być. A współczesne polskie fajnie wyglądają, ale nie te takie, wiesz, okolicznościowe. Okolicznościowe to... Ale to by naprawdę fajnie wyglądało. Bo zawsze jak normalnie ma się po jednej sztuce i chce się zobaczyć bank, no to trzeba tą kartę odwracać, później znowu w drugą, żeby drugi zobaczyć, a tak to od razu 10, odwracamy 20, 50, odwracamy 100, 200. Jestem ciekawy, za ile taki komplet pójdzie. Co tutaj był? Gościu to wystawił bez minimum. Gdzie to jest ten komplet? A to 1620? To co tu jest? Jakieś numery są cudowne, czy co? Że to kosztuje 1620, gościu za to chce. Teraz jest zły czas na kupowanie polskich banknotów. Tak, to jest dla spekulacji robione, te okolicznościówki, masz rację. Co sądzę o nowych polimerach? Masz zamiar zebrać wszystkie, ale polskie chyba. Wiesz co? No ile my mamy tych polimerowych? Jeden chyba. Ogólnie 10 tysięcy do jednego było, nie? 200 tysięcy to... O kurde. Wszystkie zagraniczne? Nie zbierzesz, co ty? Ja zaraz ci coś pokażę, ale niestety muszę tam pewną sprawę.
Od jakich banknotów zacząć zbierać? No jeżeli polskie, to właśnie od tych. Tak mi się wydaje. Plus trochę dwudziestolecie międzywojenne. Kurka, pakują w te plastiki 5000 z Chopinem. Tu już 100 złotych. Jeżeli zagraniczne, to możesz hiszpańskie, a kolega, który chciał zebrać polimery, to wystarczy, że wejdziemy w Europę i Wielka Brytania. I tu już banknoty polimerowe. O. Tu już będzie sporo polimerów. O kurka, co to jest, jakaś kopia? Suweren. No takie 20 szylingów to by przygarnął. No, trochę słaby stan. £5, Nowa Zelandia. Wow, rzadko się to pojawia. Słaby stan, ale to jest drogi banknot. No. O. No jest pierwszy polimer. A kiedyś miałem takie marzenie, żeby zebrać angielskie, szkockie, oprócz tego jeszcze irlandzkie. Natomiast to się tylko wtedy opłaca robić, jeżeli się po normalnej cenie kupuje, po cenie funta, a nie gdzieś tam, tak jak tutaj. Dwie osoby licytują i za 20 113. No 113 to jeszcze tam w dupie. No ale jak niektórzy chcą 200 na przykład za 20-funtówkę, no to... tak jak tutaj. 5-funtówka polimerowa, 55 zł i 7 osób kupiło. Za 55 zł. Nie 10 funtów, tylko 5 funtów. Kurka. Automatycznie w czasie kupowania jesteśmy w plecy połowę tej kwoty. Tu mamy 50. Tu połowę nie jesteśmy w plecy, ale też jesteśmy w plecy, bo za 50 funtów 350 zł to... No ale ładny jest ten banknot. Zresztą 50 chyba zawsze była taka czerwonawa. Ja takich 20 parę mam jeszcze. Mi zostało. £200 gościu chce. No kurka wodna, no. Ciekawy jestem, czy będąc w Anglii miałbym problem z uzyskaniem banknotów z paczki w banku angielskim. Wydaje mi się, że nie byłoby problemu.
Ale czemu tutaj nie ma Irlandii w ogóle? No nie, jest Szkocja, okej. Ale chcę wam pokazać... O, Szkocja, 20 funtów. Zobaczcie, jaki banknot. O, naprawdę się postarali. To są polimery. Ile gościu chce? 200 zł. Ja pieprzę. Jedna osoba już kupiła za 200 zł. Ale nie, ja nie chcę wymieniać, bo to można na Allegro wrzucić i zawsze się sprzeda, wiesz. Gibraltar 50 funtów za 500, no przepięknie. A tu jest ten główny plac, na którym jadłem fish and chips w tym najsłynniejszym lokalu. No za to to jeszcze 500 zł pewnie by można było dać. Za te 50 funtów unc. Tu gość odpłynął 400 zł. Akurat ten gościu jest dosyć dobrym sprzedawcą. Nie ma aż tak cen. Nie wiem, może ten banknot jest taki rzadki? To jest ta wysepka. Zaledwie. O, Święta Helena. Jest Szkocja, 10 funtów, 100 zł walniętej. No widzę, że aż tak dużo tych polimerów to nie ma. No ten, co dowalił. No są jednak tacy fantastyczny. Kto mu kupi banknot za tyle? O, mam takich dwie sztuki. Może ktoś chce kupić jedną? Kurka, gościu, jak odpłynął 300 zł. A, bez daty. No nie wiem, czy to jest nienormalne, że bez daty. Musiałbym zerknąć. 2 kg mniej przyszło? A. Nieprawda. Te mi się podobają. Jeden taki mam. Ten jest nowszy. Szkocja. Oni zawsze z tym mostem mają. Takie serie. Fajne to jest. Dobranoc, panie Krzyśku, dobranoc. O, te są ładne banknoty. Tak. Te akurat się popisali.
Czy dopłacałem za brakujące kilogramy obywatela? Słuchaj, no... Na szczęście nie było takiej potrzeby, bo musiałbym sporo dopłacić. $1950 za ile? 5? Kurka, te ceny jak dowalą to... O! Ten banknot mam. Bardzo mi się on podoba. Z tym, że 150 zł to kogoś bardzo poniosło. Bardzo. Dobra. Idziemy spać. Hiszpania, Portugalia, Francja, Czechy. Ostatnio Czechosłowacja mi się spodobała, ale niestety drogie. A mi się spodobały banknoty z Czechosłowacji takie. Tylko, że w lepszym stanie. To jest bardzo słaby ten stan. No i te są piękne, tylko tutaj też słaby stan. Ale naprawdę te wizerunki są super. Piękne. Czy kolumn nie sprzedaje? Nie mów, że to ty jesteś. Kurka, o tej godzinie, nie wierzę. To jest po prostu niemożliwe. Aha, no. Tak, miałem klienta. Nie, ja nie sprzedam tych kolumn, to by musiało mnie naprawdę przycisnąć. Naprawdę musiałoby mnie przycisnąć. W sumie ciekawe, ile takie kolumny teraz kosztują. Ażbym sobie... Bowers i Wilkins, Nautilus. W Jugosławii, wiesz co, ładne są banknoty. Jugosłowiańskie ładne są. To są te. A nie, sorry. To nie są dokładnie te. To są jakie? 804. Wydaje mi się, że moje to są 802.
800... Nie, to nie te. Może 602. O nie. Może 603. Te. Tak, to są dokładnie moje kolumny. 704. Dokładnie te. Nie, kiedyś miałem taką fazę, żeby na te audiofilskie rzeczy. No, to są te. Odpal i pokaż, jak grają. Nie, mój drogi. Ja za nie dałem 2, pamiętam. Jakiś gościu się pozbywał. Wyjeżdżał z kraju i chciał sprzedać. I ja za nie dałem 2. Dobry interes był? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że dobry. Wydaje mi się, że za tyle samo po latach mógłbym je sprzedać. No. No i jeszcze mam do nich podstawki takie marmurowe. Na igłach i kable dorobione z końcówkami jakieś tam. Czy mam do nich osprzęt? Wiesz co? Mam Harmana Kardona Compact. Znaczy nie wiem już jak się to nazywa. No tam, że CD-ki się to odtwarza. I mam do tego wzmacniacz Denona. Bardzo tani taki kupiłem za 400 zł na Allegro i nie zawiodłem się. Banknoty byłej Jugosławii bardzo piękne są i tanie. Można od nich zacząć też. Jugosławia tak. Zwłaszcza te komunistyczne są bardzo ładne. Czekajcie. Europa.
Jugosławia. No, to są te. Szkoda, że nie ma większego zdjęcia. One są naprawdę fajne. Też myślałem, żeby kiedyś. O, niektóre są tutaj takie bardzo sfatygowane, bym powiedział. No i Jugosławia to jednak już historyczna sprawa. Bardzo ładne i myślę, że w bankowych stanach można kupić w przyzwoitych cenach. Mam bardzo mało, prawie w ogóle nie mam, ale no, ale jest tego dużo. No zobaczmy w stanie. O, tutaj mamy pierwszy 1000 dinara w stanie bankowym 3 złote. Myślę, że całkiem spoko. Marki niemieckie ogólnie tak, nawet mam kolekcję. Chyba się pozbędę tej kolekcji marek, bo chciałem marki kolekcjonować, ale było ich dużo. Było ich dużo kiedyś i one są tanie jednak. Są takie piękne niektóre. Ostatnio mi się takie spodobały, tylko że to jest, niestety są drogie. Te mi się bardzo spodobały, ale no niestety. Czekaj, które są piękne? O właśnie. Taki zestawik, tak jak tutaj. No, słabe zdjęcie gościu zrobił, szkoda. O kurka! Oj, to bym przytulił. Kiedyś miałem fazę, żeby zebrać banknoty z niemieckiej Afryki Wschodniej. Tutaj 10 rupii i monety. Piękne banknoty. No, przesadził gościu chyba, chociaż. Jeżeli to jest w takim stanie. Tu jest złamany banknot i tu jest złamany, w kostkę jest złożony. Zdjęcie jest podrasowane, wydaje mi się. Naprawdę wygląda na podrasowane. O, dobrze, że tutaj zrobił gościu to. Wyraźnie widać, że są złamane banknoty. Wiesz co, notgeldy to za dużo tego jest. Jak kiedyś mam tam parę notgeldów, ale no nie, nie, to by musiał i później masz tych papierków, nie wiadomo co z tym zrobić. No nie. Te są piękne banknoty. Tu gościu trochę popłynął, 120 zł, to naprawdę to. Jeszcze taki stan? No nie. To są przede wszystkim banknoty na bardzo ciekawym papierze. On zawsze ma pod palcem wyczuwalną taką fakturę. No i są rzeczywiście piękne, nie? A w bankowym stanie chyba mam te, ale no 120 zł. Kurka, to pochodzi po 10 czy po 20 zł. Zaraz zobaczymy. 1000 marek. 120. No kurka, gościu przesadził. Czekajcie, znajdźmy to samo. No, tu licytują 17 zł. O, no to jest cena, nie? To jest cena. Sto dwadzieścia, no naprawdę, jelenia, kurka. Napisał, że to jest unc? Czy mi się wydaje? Nie, nie napisał, na szczęście. No tu jest ciekawy. Proszę bardzo. Tylko zazwyczaj zdjęcia troszeczkę są podrasowane i to nie jest aż tak kontrastowy druk.
Ciekawe w ogóle stan bankowy tutaj. Jakie ceny by były? No tutaj jest NRD oczywiście, to od razu widać. Muszą być kombajny i tak dalej. No też ciekawy, no kawał historii, nie? NRD. Zdecydowanie. No a tu już widać, że są Niemcy zachodnie. No to z tym żaglowcem to przytulę kiedyś, bo bardzo mi się podoba ten banknot. Ile oni tu chcą? 87 zł za kup teraz. No wydaje mi się, że się uda tam wylicytować za 5 dych. O, to jest też piękny. Ale 94 zł? Dziwne. No ten mi się podoba też. Ładny jest. Chociaż tą panią mogli troszeczkę lepiej zrobić. Taka niewyraźna jest trochę. Co oni tu jeszcze mają takiego ciekawego? No jak widać, nawet w stanach bankowych tutaj te banknoty są tanie. Tu na przykład 28 zł chcę za ten banknot w stanie, chociaż to nie jest bankowy, to trochę przesadził gościu. No ale jest bardzo piękny stan. Ważne, żeby nie przepłacać. Kolego, jak chcesz zacząć zbierać, to przede wszystkim musisz patrzeć, za ile coś się sprzedało, czyli musisz sobie do ulubionych dodać taką stronę. O, nie Snajper, tylko oficjalne archiwum Allegro. No i tutaj masz wszystkie zakończone aukcje z ostatnich tam pewnie 10 lat. Nie, nie poprawiałem. Monety zdarzało mi się czyścić, ale banknotów nie. Dobra. Idziemy spać. Czy Ukraina po wojnie wypuści jakieś banknoty? No, miejmy nadzieję, że będzie miała szansę. Koniec. Jutro Babok Time. To tyle. Dobrej nocki, trzymajcie się.